Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Draconicus i zapraszam na kolejny odcinek z gry The Long Dark w trybie fabularnym. Zmierzamy właśnie w stronę cmentarza koło kościoła, by zanieść ostatni prezent Lili. Tu jest cmentarz, zgodnie z prośbą Szarej Mateczki. Jessica Roy, Lili Parker, 1969-1985. Kurde, ona miała ledwo 16 lat. Smutna historia. Podejrzewam, że to była jej córka, ale zauważcie, że farma, na której byliśmy, to jest farma Barkerów. Tam była skrzynka, na której było Barker. Nie zwróciłem uwagi, czy na skrzynce u Szarej Mateczki coś pisze. Ale skoro ona mieszkała osobno... Dobra, umieśćmy te perły. No i wróćmy do Szarej Mateczki. Poinformować ją o tym, że oddaliśmy te perły, na nagrobku położyliśmy, że może spocząć w pokoju, być spokojna już, że jej córka je dostała. No, smutna historia. No ale cóż, wracamy do Szarej Mateczki. Szybko się pakujemy i ruszamy w góry. Chociaż jest godzina. Ranek jest. W międzyczasie jeszcze odkryłem ostatnią skrytkę Milton, więc ją teraz jeszcze odwiedzimy. Notatka była ukryta przy spalonej szkole. Trzeba zajść w spaloną szkołę od tyłu i w kominie trzeba się przyjrzeć dokładnie kominowi. Na dole komina jest notatka, która nam odblokowała, a tutaj skrytkę z zapasami. Oj, zimno nam, zimno, więc szybko biegniemy do tej skrytki i wracamy do Szarej Mateczki. Będzie gdzieś tutaj. A jest. Cóż my tu z niej znajdziemy? Antybiotyki, środki antybakteryjne, wstrzykiwacz kolejny, bardzo fajnie, i środki przeciwbólowe. Ok, wracamy do Szarej Mateczki, bo już nam jest bardzo zimno. Będziemy ruszać. Właśnie miałem sprawdzić. Nie, tu na skrzynce nic nie pisze. Ale na pewno na skrzynce przy farmie pisało Barker. So, może mateczka coś wyjaśni więcej. O! Buciki mamy. A tak swoją drogą, znalazłem jeszcze, bo pozwiedzałem trochę mapę, znalazłem takie buty. One są świetne, naprawdę.
To wam pokażę zaraz. One jeszcze nie są w pełni naprawione, ale patrzcie jakie statystyki. Mają jeden minus. Ważą 4 kilo i minus 20 do biegów. Więc praktycznie połowę paska ruchu zabierają. Więc nie będę ich brał. Tak samo mieliśmy starcie z wilkiem w międzyczasie. Zniszczył nam tą opaskę na uszy. Nie jesteśmy w stanie jej naprawić. Więc niestety też musimy się jej pozbyć. A szkoda, bo ona miała naprawdę dobre statystyki. Ale tutaj mamy buciki. Zobaczmy je. No ładne. Porównajmy. Naprawmy je. No porządne buty. Tylko minus 3 to. Tamte miały minus 20, a statystyki mają zbliżone. I ważą tylko 1 kilo. No nie, zakładamy je, nie ma żadnego. Ale nawet się nie zastanawiamy. Te wyrzucamy. No i znaleźliśmy jeszcze takie rękawice. Też możemy jeszcze naprawić. Nie możemy, bo tkanina się nam skończyła, ale bardzo dobre rękawiczki. Co prawda gorsze od tych, co mieliśmy wcześniej. I znaleźliśmy też w skrytce w banku kominiarkę. Byliśmy też w banku. Tą ostatnią skrytkę. Ta ostatnia skrytka, ten kluczyk, nie wiem czy już mówiłem, czy to było w poprzednim odcinku, nie pamiętam, ale ten ostatni kluczyk jest tu przy farmie, o w tym miejscu są zwłoki, łatwo je zauważyć z daleka, trzeba stąd pójść tutaj do tej wody, wzdłuż zamarzniętej rzeki i tutaj są zwłoki, łatwo je zauważyć, bo ptaki nad nimi latają, no i przy nich jest ten klucz numer 13, który otwiera skrytkę. No i w skrytce w banku znaleźliśmy właśnie parę fantów. Pogadajmy z tą szarą mateczką w takim razie. Może dowiemy się coś więcej o Lily. I found Lily, your daughter. She has her pearls now. They were the last gift I gave her on her 16th birthday. She wanted to leave Milton. To be free. She had grown up here in the mountains, a climber. She wanted to leave to summit all the tallest peaks on Great Bear. I was afraid to let her go. Fought bitterly. And she left. She died out there. In the mountains. In the woods. Losing your child is... It's like losing your own life. You have a kind heart, Mackenzie. But it's a heavy one. Go. Find your friend. Use Lily's climbing gear and her map. And maybe then her death will feel... So empty. Thank you. I'll come back for you. You've done a lot for me, Mackenzie. I won't forget about you. No, smutna historia. Dobrze, zróbmy sobie jeszcze. Co warto wziąć? Te słabsze leki zostawimy. Jedzenie mniej więcej mamy zabrane. Ten nóż pasowałoby naprawić, no ale nie mamy osełki. Nie możemy tego na razie zrobić. Ten zestaw do szycia jest już osłabiony, więc go zostawimy.
Tą kawkę sobie zaraz zrobimy. Mamy 28, więc mamy trochę zapasu. W związku z tym weźmiemy jeszcze trochę zapasów z lodówki. Batoniki. Wrzaskwinie w puszce. Narzędzi. Weźmiemy też drugą siekierę ze sobą. Puszkę zostawimy. Jedną sobie bierzemy. Weźmiemy również garnek. Jeden. Nie można więcej zagotować. Te wszystkie skórki, no nie możemy ich wykorzystać, więc niech sobie tu leżą. Zjedzmy coś. To jest lekkie. Weźmy ten batonik, jedzmy. Te chipsy, czy mięso suszone. Zrobimy sobie kawkę. A, wody nie mamy. Dobra, to w takim razie sobie podgrzejmy. Herbatkę z owoców dzikiej róży. Wypijmy ją. Zabieramy śpiwór. W międzyczasie jeszcze wam pokażę. Zrobiliśmy to poboczne zadanie z tymi wszystkimi lekami. A teraz jest 0 na 3, bo nie mamy tego, ale zostało zaliczone. Króliczka sobie zostawimy na następny rozdział. Klucze do sejfów zrobiliśmy. Skrytki zrobiliśmy. I slizi załatwiliśmy. Tutaj został tylko ten królik. No i została nam główna kampania, czyli musimy wykorzystać ten sprzęt spinaczkowy i dostać się z Milton, więc ruszajmy. Pogoda nie jest zbyt, że tak powiem, sprzyjająca, bo trochę wieje. Nie ma co czekać. Idziemy teraz w stronę stacji Orka, stacji benzynowej. Gdzieś tamtędy prowadzi szlak. Byliśmy już w tamtym miejscu. Pamiętacie, tam taki domek na wzgórzu, w lasku? Tego przeszukiwaliśmy. I takie stoły porozrzucane. No to właśnie tam zmierzamy. Tamtędy prowadzi wyjście z Milton. No i już widzę wilka na trasie. Co nie jest najlepszym widokiem. No i zmierza dokładnie tam, gdzie my. Moglibyśmy go w sumie wystraszyć. Ewentualnie pójdziemy boczkiem, może nas nie zauważy.
My musimy się skierować o tam. Więc możemy ominąć spokojnie stację. Jakoś się tam na wzgórze musimy dostać. Udało nam się ominąć wilka. To jest ten domek, o którym mówiłem. Ale my się kierujemy dalej. Widzicie? Climbing area, czyli strefa wspinaczkowa. No i naszym celem jest ten kamień tu wystający. Że do niego przywiążemy zdobyczną linę i dzięki temu będziemy mogli się zejść na dół. I have a bad feeling I'm never gonna see this place again. No nie zobaczysz raczej. A dlaczego? Zaraz zobaczycie. No i schodzimy na dół. Was older than it looked. No właśnie, lina się urwała. Tam już nie wrócimy, więc musimy znaleźć drogę przez te góry. Więc idziemy dalej. A patrzcie, co tam jest. Jakiś szałas. A, nasz stary znajomy. Nasz stary znajomy. Ma jedzonko, więc go obrócę. Zabierzemy mu to jedzonko. Akurat troszkę się nasycimy. No i pogadajmy z nim. Kawkę sobie za chwilkę też mu zabierzemy i ugotujemy. Wam pokażę, jak to zrobić. Pogadajmy z nim. We meet again. This what you do? Hang around campfires and share wisdom? These are confusing times. Let me see if I can help you make sense of them. I'm an old man. I've seen many things. Some would say too many. I've seen this happen before. We've sinned. Now we're paying the price. Are you talking about religion? Not religion. Redemption. Is this about the lights in the sky? The lights in the sky are a reckoning. The wonder of humanity and all its creations laid bare. Her warnings went unheeded. Whose warnings? Mother Nature's. The signs were there for those willing to see them. This has all happened before. Soon we'll all be tested. We'll have to choose how far we'll go to survive. What do you mean this has happened before? Big change is coming. Are you ready to face it? I'm no hero. I'm just looking for someone. Doing my best to survive in the meantime. The end of Milton's story is a sad one. Too many people lost. After already too much suffering, you chose to take mercy. To save a life that probably didn't deserve to be saved. You mean the convict? How'd you know about that? Whispers in the wind. I
bastard deserved to die, all right. But it's not for me to pass judgment on that. Let's hope you hold on to your merciful ways, and the new world doesn't just grind you to dust. Look, my friend is out there. I'm gonna find her, and then we're gonna get out of here. The power's gonna come back. They'll get the roads back open, Milton will recover. Everything will go back to being the way it's supposed to be. How do you know this isn't how things are supposed to be? Good luck, old man. Enjoy your apocalypse. You keep your luck, stranger. I have a feeling you're going to need it. Ten staruszek jest jakiś nawiedzony. Żeby coś postawić na ogniu, przenieść, nie klikamy lewym przyciskiem myszy, tylko prawym. I wtedy możemy to przenieść i postawić w innym miejscu. Wypijmy tą kawkę. Jesteśmy rozgrzani i ruszamy dalej. Mamy znak Klingera i widzicie, tam już oddali jest lina i do niej się kierujemy. No i musimy wyjść na górę. Więc to zrobimy. Oj, oj, oj. Jesteśmy mocno zmęczeni. Więc odpoczniemy. Nie wiem, czy mamy coś, co nam pomoże. No nie. Poczekajmy, aż nam się odnowi całkowicie. Ważne jest to, żeby właśnie był całkowicie odnowiony pasek wytrzymałości, bo jeśli zabraknie nam sił w trakcie spinaczki, to po prostu odpadniemy od ściany i spadniemy, możemy się połamać, a to nie jest zbyt przyjemne. A już prawie odnowił się pasek. Więc ruszamy. Patrzcie, jak pasek zmęczenia po prawej, lewej ucieka. Tu jesteśmy przeciążeni, idziemy coraz wolniej. Nie wiem, czy nam się uda. I'd lay down right here if I thought I'd ever wake up again. Resztką sił się wdrapaliśmy. Weźmy tą linę, bo może się przydać. Jesteśmy potwornie zmęczeni, więc nie możemy biegać.
kopniu. No i idziemy wzdłuż tej grani. Na jej końcu znajduje się jaskinia, która jest wyjściem z Milton. Jak dojdziemy do jaskini, to się spotkamy, panowie. Chyba, że chcecie, żebym tak wolno całą trasę szedł. Przyspieszę to. No i docieramy już do jaskini. I opuszczamy Milton. No i teraz musimy przejść przez tą jaskinię. Pampa. W tej jaskini można znaleźć trochę węgla. Warto go pozbierać. Będziemy mieli wtedy na opał. I tak jesteśmy teraz tak przeciążeni, że masakra. Przez to wejście po nieco się wymęczyliśmy na tym. Pozbierajmy ten węgiel z tego prostego powodu, że węgiel warto mieć, ale nie warto nim szastać, że tak powiem, ponieważ tylko dzięki węglowi możemy rozgrzać piec hutniczy, który napotkamy z czasem na swojej drodze. O, króliczek, weźmy go. Będzie jedzonko. Żeby wytworzyć sobie groty do strzał. Nie wiem, czy to jest w fabule, ale w trybie survivalowym tej gry węgiel zawsze sobie warto odkładać. Raz, że trochę on waży i nie warto go ze sobą nosić, chyba że idzie się w konkretnym celu, czyli właśnie do pieca hutniczego w celu wypalenia grotów do strzał, kucia. Ewentualnie tego węgla można dużo znaleźć, ale jest bardzo przydatny i to jest jedyny sposób, żeby ten piec, bo ten piec musimy rozgrzać do 150 stopni, a można to zrobić tylko za pomocą węgla. Pomału docieramy do wyjścia z tej jaskini. Jeszcze węgiel pozbierajmy, patrzcie jak go jest tylko tu całkiem sporo. Będziemy przez to szli jeszcze wolniej. No ale coś za coś. Patrzcie się, weźmiemy sobie racę. Czy flarę, drewno. I idziemy dalej.
i tak oto docieramy do wyjścia z jaskini. Tak oto dotarliśmy do końca jaskini i opuściliśmy rejon Milton. Wkraczamy na nowy obszar. Tak oto zakończyliśmy pierwszy epizod gry, pierwszy sezon. Spotkamy się w następnym, ponieważ będę kontynuował tę serię. Jeśli się podobało, pamiętajcie o łapce w górę. Bardzo mile widziane są komentarze. Co mógłbym poprawić, zmienić, jakieś pomysły, tylko nie spoilerujcie proszę, co się będzie dalej działo, bo to, że znam mapy, to nie znaczy, że fabułę chcę po prostu przejść we własnym tempie. No i do zobaczenia w kontynuacji, w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć.